No cześć. Kolejny dzień, kolejne karmienie waranka. Jak już wspominałam wcześniej, waranek jest to zwierzę, które nie je na co dzień serduszek i innych tego typu rzeczy, więc kupiłam mu przepiękne, wielkie karaczany madagaskarskie. No oczywiście teraz mi się ostrość nie złapie. Nie mam cały czas aparatu, wszystko działa na telefonie. Baranek. Haps. O, jak syczę. No ale bez tego, nie? Tu się walka rozgrywa. Wlazłam do terrarium, będzie mi wygodniej. Ciekawe, ile takich może zjeść. No. Haps. Szamaj. Pyszny. Jakby się mogło zdawać, warany, jako że są bardzo duże, to tak naturalnie by się myślało, że jego podstawą diety mogą być na przykład myszki jakieś, oseski, szczurze, mysie, czy tam całe myszy. Ale jak się okazuje, są to zwierzaki, które praktycznie w naturze jedzą no, głównie same robactwo, więc podawanie mu czegoś większego, co na pewno by go zadowoliło, bo jest większe i szybciej się je i tak dalej, nie jest dla niego zbyt dobre. Może to być jedynie okazjonalna karmówka. Dlatego też można się naprawdę bardzo przejechać na takim zwierzaku, bo to jest studnia bez dna. Ja jako, że mam dostęp do fajnej karmówki w dobrej cenie, tym bardziej, że mam sklep i całą resztę, to mogę sobie pozwolić, ale nie miejcie złudzeń, że to będzie tani, fajny zwierzak, bo przecież myszka kosztuje piątkę i się naje raz na kilka dni. Nie, już nie chcesz? I poszedł. Patrz, jak idzie. Zobacz. No. Bez problemu, waran morderca. Wciągnął właśnie jakieś, nie wiem, to był szósty, siódmy. Jeszcze jeden i robimy przerwę na dziś. Czy to wszystko, co zjadłeś i ci wystarczy? Haps. Jeżeli to jest twoja porcja dzienna, to spoko. Ale syczy. Nie podoba ci się dotykanie, co? Jeszcze się przyzwyczaisz. Ja ci krzywdy przecież nie zrobię, piękności. Wiesz? No dobra. Baranek nie jest dzisiaj w humorze. Zżegnamy się z pięknością. Spróbujemy ostatni raz. O, aż tak? No dobra, to papa. Więcej nie jemy dziś w takim razie. Pa, pa.